Treść zeznania. Zostałem uprzedzony o treści artykułu 233 paragraf 1 kodeksu karnego i 233 paragraf 1a kodeksu karnego, po czym zeznaję. Zamieszkuję w miejscowości Aleksandrów. Ja mieszkam około 300 metrów od miejsca, gdzie toczy się spór o granicę drogi gminnej. Droga gminna, o której mowa, jest drogą nieutwardzoną i od jakiegoś czasu jej granice są powodem sporów. Święty zeznaje, który użytkuje tę działkę i mieszka w Aleksandrowie, nie pamiętam, jak on się nazywa. Święty zeznaje dalej. Dnia następnego ja, jedząc śniadanie około 9, widziałem, jak F, który użytkuje działkę, pracuje ciągnikiem, prawdopodobnie z zamontowanym kultywatorem, na działce, wzdłuż której dnia poprzedniego wytyczone były granice. Około 11 zadzwonił do mnie Adam Szczepański i zapytał się mnie, czy wiem, co się stało z palikami, które wczoraj nabił geodeta, ponieważ nie ma ich w miejscu, gdzie zostały nabite. Ja powiedziałem, że widziałem, jak F pracuje ciągnikiem na swojej działce. Artykuł 233. Fałszywe zeznania. Paragraf 1. Kto składając zeznania mając służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę, zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Paragraf 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w paragrafie 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.